pracy. Ale on przecież już w niej jest i zaczyna wykopywać moje wszystkie diamenty. Babek, oddawaj hajs! Ja tyle mi pieniędzy wisisz, muszę! Na pewno nic ci nie wisę, chłopie, zaraz się... O, rozbabilę, chłopie, będziesz zaraz rozbabilany i zero pieniędzy dla ciebie! Oszaleję z tobą, zawsze ci wszystko muszę pożyczać, a nigdy nie oddaję! Na pewno, nie ma tak, na mam dostateczne pieniądze w tym momencie! Patrz, ci normalnie klepę, z łuku cię tak wyjaśnię, nie. Chłopie, jesteś totalnie bez szans, sobie. Patrz, ci widzowie, jak w nim lecę! Wszystkie strzały chłop dostaje, a nie chcesz normalnie ode mnie, no i pa, zaczyna, ja zaczyna, zaczyna, chłop, chłop chce być rozpap... O! Zawsze ci pomagam, oddaję ci wszystkie moje pieniądze. Nie zgadzam się, wcale nic mi nie oddajesz, bo mnie zaraz rozpapili ludziska. Dobra, pa, o, już nie wyjdziesz z tej wody, nie masz najmniejszych szans wyjść. Maksiu, ja co najwyżej to wiesz, co ci mogę dać, pa, o, masz tutaj, weź sobie to i się uciesz, no i dobra, pozderki, mam nadzieję, że ci się podoba. Ty kryny, myślałem, że to złoto. Gdyby nie ten diamentowy secik, to by ciebie już dawno nie było, lamusku. Ja wiem, gdzie trzymasz wszystkie swoje pieniądze, zaraz je znajdę. Ta, wiesz co, baranie, ja to idę sobie normalnie do sklepu z samochodami, kupię sobie jakiś samochód, ale jak tu przyjdę, ma być wszystko na swoim miejscu i proszę tutaj do mnie się nie zbliżać, bo cię normalnie wyjaśnię z łuku. Lamusie. Idź, idź, ale żebyś się nie zdziwił. Słuchajcie, czy wy to widzicie? Maksiu coś kombinuje w tym swoim domku, on tutaj wszędzie chodzi i normalnie zagląda do jakichś swoich tajnych skrzynek i jakichś dziwacznych rzeczy. A moja tajna baza ukryta jest tutaj, w tym basenie. Jak Maksiu dowie się o mojej tajnej bazie, która ukryta jest tutaj, w tym basenie, to będę miał przekichane. Maksiu idzie w tym momencie do mojego domku, aby on nie znalazł moich wszystkich pieniędzy w tej lodówce, bo będę miał przekichane. Ciekawe, gdzie on to ukrył? Wydawało mi się, że to widziałem. Nie, że mamy tu? Przekichane. Nie, tylko nie na dół. O, proszę, ile skarbu. Nie. O, Bobek, o niczym nie wie, że mam całe jego pieniądze. Ludziska, bardzo mi się to nie podoba, ponieważ w tej lodówce było może, nie wiem, 7 albo 8 staków mojego złota, ale żeby on się nie dowiedział o mojej tajnej bazie. Wiem, że Bobek ma jeszcze gdzieś schowane swoje tajne miejsce i doskonale widziałem to na swoich kamerach, że jest to w tym basenie. To o, nie. Proszę, co to to jest? Nie, słuchajcie, on o tym wie, on wie o mojej tajnej bazie, która była schowana pod wodą, ale żeby on tutaj nie wszedł i nie wszedł na sam dół, bo będę miał przekichane. Proszę, jak tu jest dużo lawy, jak ja mam tu wejść? On nie rozkminia tego lodziska, to tutaj są barier boloki, po których trzeba przejść. Jaki on to? Nie mam żadnych bloków! Ten Maksiu to jest normalnie jakiś skończony imbecyl! Ej nie! On rozkminił, że to trzeba chodzić po tych barier blokach, ludziska! On przejdzie przez tą pierwszą normalnie salkę! To mi się nie podoba, bo ja myślałem, że ta salka jest nie do przejścia! Jest pierwsza za mną! Prawie w tym momencie tutaj są lasery, więc mam nadzieję, że on się w tych laserach normalnie spali i Maksiu tego nie zrobi, bo jak on to przyjdzie, to będę miał mega lipę! Nie no, przecież to jest nie do pokonania, co to jest? I to mi się podoba! No dobra, jak ja mam przejść te lasery, jeżeli... O, by on się spalił, serio, ludziska, życzę mu tego, żeby on... No nie, no przeskoczył to! Ty mnie tu podglądasz? Ale tam jest kamera, ale ja tu wcale Bobka nie ma, wcale tutaj Bobka nie ma i wcale on nie widzi, co robi Maksiu. Wcale ja nie widzę, że on teraz tak tu przeskakuje, no co on to robi tak idealnie. I teraz dalej... Nie! O, nie! Patrzcie, patrzcie, lasery co ja... zaatakowały i się spalił w lawie. Czyli te moje super niesamowite pułapki są idealne. Maksiu nie zdobędzie tej bazy nigdy. Teraz na pewno się uda. To by się tobie, lamusie, nie udało! Patrzcie! Dobra, może... O, patrzcie, udało mu się wytypy, udało mu się przeskoczyć. Tu jeszcze ma normalnie przejście w tą stronę, albo tutaj na dół, ale on chyba tego nie rozkwili. Albo dobra, przez chwilę to chyba rozkwili. O, dobra, przeszedł, słuchajcie, złą drogą, ale... O, patrzcie! Jest! Nie, on to rozkminił! Okej, okay, przede mną jakieś dziwne kraty, nie wiem, próbuję i... Patrzcie! Patrzcie, udało mi się, wpadł do klatki! Maksiu to niszczy łapką,
a tych krat tu jest dużo więcej, więc mam nadzieję, że wpadnie jeszcze 10 tysięcy razy i nie pójdzie tutaj na dół. Tu na dole też na niego czekają, patrzcie jakie wyżyczki, więc oby mu się to nie udało. Dziecko, ja nie wiem jakim cudem, ale on miał kilof i się wykopał. I ja cię sunę, dobra, teraz żeby mu się nie udało przeskoczyć dalej, bo to będzie gigalipa, ale jak on ma ten kilof, to on tak i tak się wykopie. Dobra, ale te kraty są mega trudne. Wykopanie ich zajmuje pół dnia. No nie! Ty patrzcie, on teraz schodzi i go zaczyna to strzelać! Co do mnie tu strzela tak mocno? Co to jest? Tylko tak mocno! Co to? Patrzcie! Co on tu ustawiał? Nie mogę się ruszyć, w ogóle nie mogę kontrolować swoich ruchów. Daj, patrzcie, rozpapiliło go! Ludziska, wiecie co jest najlepsze, że one w tym momencie wcale we mnie nie strzelają! Patrzcie, ja tu jestem i one w ogóle nie atakują. Ja tu mogę normalnie strzelić, patrzcie, wnet zwaniać. Albo mogę nawet je wyłączyć i patrzcie, i one się schowają, ale dobra, bo on tu zaraz przyjdzie. Ja muszę je wszystkie w tym momencie, ludziska, uruchomić na nowo. Dobra, teraz na pewno mi się uda, lecę. O, patrzcie, kilofa nie wziął, dobra, kozaczka, ale przeszedł do kolejnej szali. Nie podoba mi się to. Ale teraz przed nim naprawdę ciężki parkour, więc na pewno Maxie nie da rady. Naprawdę, no nie, on to przeskakuje, co on tu robi? A jednak znowu wpadłem do lawy. To mi się, ludziska, najbardziej podoba. On spędzi w tej tajnej bazie milion lat i jej nie znajdzie prawdziwego skarbu. Dobra, lecę. Może się teraz uda, bo najtrudniejszy skok za mną. I chyba poleciał, słuchajcie, w złą stronę. Ale teraz sobie poszedł do tego pomieszczenia. O, poczekajcie, bo on to będzie są tu. To są jakieś drzwi. Ten bobek to jest jakiś świr, on nastawia na mnie takie pułapki, że ja nie wiem jak ja mam stąd wyjść. No i bardzo dobrze, bo to jest moja tajna baza i znowu wpadł i się spalił. Co, jak to jest mało miejsca, nie wiem jak ja tam mam doskoczyć, bo próbuję, dobra. Dobry, ale tutaj on nie wie o tym, że to jest barier blok. Czy on to ogarnie, czy on tego nie ogarnie? Cześć. Co ja mam teraz zrobić w tym momencie? Co on wymyśli? To jest powtórka tej głupiej mapy, która była jako pierwsza. Lecę. O, dobra, on to rozkminił na moje nieszczęście niestety. Ale dobra, tutaj sobie chyba przeskoczę. On nie wie o tym, że tutaj są barier bloki. I spadł! Ludziska, on tego nie rozkminił, że w tym miejscu była bariera, dzięki której się odbił, jak przeskoczył z tamtego bloku. On nie rozkminił, że trzeba było z tego bloku przeskoczyć tutaj na barier bloka i tutaj sobie elegancko dalej przeskoczyć bez żadnego problemu. Nie no, ten bobek to jest jakiś wariat, zastawiał na mnie wszędzie pułapki. Tutaj przede mną jest jakiś barier blok, nie mam jak przejść, próbuję iść lewą stroną. No nie, rozkminił to, ale wpadł do lawy ten lamusek. Dał radę, ale tu znowu są barier bloki i może on tu wpadł. O, nie, rozkminił to, ale patrzcie, tutaj czeka na niego normalnie masy tych klatek. No nie, on nie mógł się tu przeskoczyć. Co jest grane? Co? Dobra, zdedał. Tu nawet na końcu są normalnie kraty wielkie. Patrzcie, kolejnego podejścia oczywiście przeskakuje. Ja mam nadzieję, że on w te kraty normalnie chłop wskoczy. Ale patrzcie, on to normalnie mija. On ma teraz full skupie. A, wpadł! Lamus wpadł! I to mi się podoba. Boże, wykopanie tego zajmie mi chyba kilka dni. Przecież to się w ogóle nie rusza. No i to mi się, ludziska, podoba. Chłop stracił kilo w lawie i niech teraz się męczy. On już jest bardzo blisko mojego wielkiego skarbca z diamentami. I zdedał. Co za lamus. Ale posłuchajcie, jak on tutaj wejdzie i zgarnie te wszystkie moje diamenty, to będę miał przechlapane. O, wow, ile tu jest diamentów. Nie, ludziska, no nie gadajcie. Jeszcze tutaj postawiłem przy budowie Ender Chesta i nie mów, że on ma, on ma kilofa. Jezu, jakiego ja miałem farta, że miałem ten kilo w Ender Chestie. Mogę nie sobie teraz wszystkie wykopać. Nie no, ludziska, ten lamus. No patrzcie, co on robi. No patrzcie, co
to on rozwala moje wszystkie diamenty. Ja wprawdzie nie lubię bardzo diamentów, ale one są potrzebne, żeby być najlepszy w Minecrafcie. Nie wiem mu żadnego diamenta, wszystkie będą moje, nie oddam. I on chce wykopać wszystkie diamenty, przecież to normalnie jest, no nie wiem, z półtorej staka chyba lekko mi się ludziska wydaje. On nie wie o tym, że tutaj w tych rudach kryje się coś niesamowitego. Dobra, teraz kobieto... Patrzcie, on wpadł do mojej pułapki z lawą i spalił się ze wszystkimi blokami! Tak... Ludziska, ja tu se wracam jak gdyby nigdy nic do swojego domku i teraz pójdziemy do Maxia i zobaczymy, co u niego słychać. Ja oczywiście, słuchajcie, o niczym nie wiem, że ten Labus nie chciał zdobyć tajną bazę! O, co tam, Labusku? Witam serdecznie! Daj mi pokój! Zwróciłem tak wszystkie moje diamenty i chciałem zakraść się do twojej bazy, żeby zabrać to, nie powiedziałem, że ją masz. Skinąłem, bo zostawiłeś na mnie jakieś pułapki. I to mi się, ludziska, podoba. I co, Labusku? Było nie wchodzić do mojej tajnej bazy, bo to jest moja